Zapamiętania warte i opowiadania są rzeczy fantastyczne, z których nie można zrobić chleba ani domu wybudować. Arkusze papieru czynią poruszenie powietrza. Może niezauważalne wobec wichrów jesiennych, ale jednak znaczące w skali świata. Nagrywamy noblistkę Olgę Tokarczuk. Kiedy się księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk ukazały, to był po prostu dla mnie jakieś objawienie to było. Uczucie jakiejś niezwykle takiej delikatnej tkanki. Ja po prostu nie spodziewałem się czegoś takiego. Wszystko po to, żeby wytłumaczyć uczniom, że tak samo jest z torą. Skorupa to najprostsze znaczenie tory. Mam wszystkie tytuły Olgi Tokarczuk. Marquez, Fuentes, takie miałem wrażenie, że to jest jakiś taki... To też z tego świata jest. Niektóre nawet we fragmentach czytałem. Są momenty, kiedy to idzie prościej, a kiedy idzie naprawdę trudno. I zawsze marzyłem o tym, żeby je dokończyć. Wszystko jest do opisania, tak naprawdę. Prawda jest taka, że wszyscyśmy tam zgromadzeni już swój osąd zyskali. Po tym poznać wielką literaturę, że te słowa same się składają i idą płynnie. Jej fraza zawsze wywierała na mnie jakieś olbrzymie wrażenie. Tu jest ogromna różnorodność i ta struktura, faktura języka jest taka różnorodna. To książka wyjątkowa, oczywiście taka, która obejmuje w gruncie rzeczy kosmos. I staje się zupełnie jasne, że te ciała są jak liście, w których na jeden sezon, na kilka miesięcy zamieszkało światło. Jest bardzo wymagająca dla nas czytających. To jest wielki, wielki historyczny fresk. Pojawiają się listy księdza Chmielowskiego oraz Zofii Kossakowskiej, które są pisane staropolszczyzną. Tą książkę czyta się tak trochę w takim transie. Znaczy, z tego transu się wypada łatwo, bo to nie jest proste. U Olgi pojawia się taka pewna zmienność stylu. Ten rodzaj takiego rozszerzania albo nadawania na przykład zjawiskom nieistotnym albo rzeczom martwym, takich sensów metafizycznych trochę, takiego podróżowania wyobraźni dalej. Mówiło się o niej, że to czarownica, bardzo słynna, z tych tesalonickich, które tu żyją pod miastem od wieków i które potrafią znikać. Kiedy zaproponowano mi, żebym przeczytała jedną z ksiąg, to byłam niezwykle szczęśliwa i też jestem zaszczycona, że mogę przeczytać to. Z całą odpowiedzialnością. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk. Zapraszamy do słuchania.